Jak wygląda sytuacja sektora produkcyjnego? Czy dotyka go kryzys? Czy jest to część gospodarki, która jest w jakikolwiek sposób zagrożona w Polsce? Sektor produkcyjny jest bardzo silny, bardzo obecny w Polsce historycznie i też w związku z ostatnimi inwestycjami w ostatnich 20 latach. Natomiast oczywiście dotyka go pewne spowolnienie. Natomiast w Polsce ja myślę, że nie do końca możemy mówić o kryzysie w tej branży, bo jest sporo projektów, które są nowe, które bazują na zamówieniach z Zachodu i ten sektor się cały czas rozwija. Natomiast oczywiście warunki, w których funkcjonuje, są coraz trudniejsze. I w tym zakresie jakby dla potwierdzenia tezy odnośnie tego, że sytuacja nie jest zła, zwłaszcza w naszym regionie, dane Ernst & Young i European Investment Monitor pokazują z pierwszych 6 miesięcy, że liczba inwestycji wzrosła o 6% w stosunku do zeszłego roku, do pierwszej połowy zeszłego roku, a liczba miejsc pracy tworzonych o 11%. Jednocześnie udział Europy Centralnej w takim jakby całym zbiorze zwiększył się z 46% do 53%. Co to oznacza? Że ten region ściąga więcej projektów, a jak ten region ściąga więcej projektów, to do Polski trafia znowu więcej tego typu przedsięwzięć, bo Polska ma największy udział. Stąd ja myślę, że oczywiście jakby otoczenie jest trudniejsze, natomiast nie można mówić o kryzysie, raczej o spowolnieniu i większej trudności w tym, żeby podejmować decyzje inwestycyjne. Ale czy Chiny stanowią dla nas dalej zagrożenie? Mówi się coraz więcej o rosnących cenach pracy, rosnących kosztach pracy w Chinach. Czy są dla nas konkurencją, czy też jest szansa, że jeszcze więcej produkcji będzie się przenosić do Europy? Ja myślę, że Chiny dla nas nigdy nie były takim bezpośrednim konkurentem, jeśli chodzi o inwestycje. My z Chinami nie konkurujemy o te same inwestycje. Oczywiście to jest gracz, który jakby ze względu na lokalizację, tylko nie do końca musimy się tak bardzo obawiać, z tego względu, że łańcuch dostaw też wymaga pewnej bliskości w stosunku do dostawców. Dlatego ja raczej patrzę na kraje typu Turcja jako nasi konkurenci, niż raczej myślę o Chinach.